Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektywie Łodygo, potrzebny nam nieziemski robal. Pomoże nam pan? Nieziemski robal? Detektyw Łodyga. Zosia. Tadzik. Amelka. Hubert. Szybko, detektywie, byśmy nie chcieli. To się samo zrobiło. Ale co się zrobiło? Szybko, biegnijmy. Odcinek 12. Nieziemski robal. Co tu się stało? Mamo, kupiła zimę do kwiatów, a my ją przeszukujemy. To akurat widzę, ale po co to robicie? Chcieliśmy pożyczyć od mamy z ziemi robala. Jakiego robala? Nieziemsko-pożytecznego robala. Czy wy przypadkiem nie macie na myśli dżdżownicy? Tak, detektywie, bo my chcemy założyć hodowlę dżdżownic. Taka duża dżdżownica będzie nam bardzo potrzebna. Ale w tej ziemi nie ma dżdżownic. W ziemi kupionej w sklepie nie znajdziecie dżdżownic. Człowiek na chwilę spuści was z oczu i proszę. Szukaliśmy dżdżownicy. Ale po co? Bo dżdżownice są bardzo pożyteczne. Bierzcie się do sprzątania. Nawet chorować nie można w spokoju w tym domu. Szkoda, że nie będziemy hodowali dżdżownic. Mieliśmy wielkie plany. Zosia chciała założyć przedszkole dla małych dżdżownic. A potem chcieliśmy je oddać babci Marylce do ogródka. W ogrodzie babci Maryli na pewno jest dosyć dżdżownic. No, musicie teraz posprzątać, a ja w międzyczasie opowiem wam o ziemi, czyli o glebie. A o dżdżownicy też pan opowie. Oczywiście. Gdyby w ziemi nie było dżdżownic, to mielibyśmy potwornie potworzastą katastrofę. Posłuchajcie. O glebie. Aby rośliny w ogrodzie były zdrowe, muszą mieć dostęp do powietrza, wody, światła i oczywiście dobrej gleby. Gleba, w której dobrze rozwijają się rośliny, powinna mieć dużo składników odżywczych, czyli dobrego pokarmu dla roślin. Roślina pobiera te składniki z gleby za pomocą korzeni. Glebie i roślinom pomagają dżdżownice. Dżdżownice nie mają nóg i poruszają się pełzając. Dżdżownice drążą pod ziemią długie korytarze. Dzięki ich pracy w głąb ziemi dostają się woda i powietrze. Dżdżownice to bardzo pożyteczne stworzenia. Gdy gleba choruje, chorują także rośliny, które na niej rosną. Spaliny szkodzą glebie i roślinom. Zanieczyszczone powietrze zmieszane z kropelkami wody, czyli kwaśne deszcze, też niszczą glebę. Gleba choruje również wtedy, gdy zostawiamy na niej porozrzucane śmieci. Aby pomóc roślinom, można odżywiać glebę naturalnym nawozem z odpadków roślinnych. Taki nawóz nazywamy kompostem. Można go zrobić w swoim ogródku. Rośliny, tak jak ludzie, potrzebują witamin. To gleba dostarcza roślinom te składniki, dlatego musimy zadbać, by nie chorowała. Ja już znalazłam rym. Dżdżownica mała pod ziemią mieszkała. I roślinom pomagała. Bo ziemię spulchniała. I niczego się nie bała. Na drodze dżdżownic bez liku. Nie podepcz dżdżownicy chłopczyku. Bo bardzo ciężko pracuje. I korytarze pod ziemią. Buduję. Uwielbiam zabawę w szukanie rymów. Ja też, detektywie. Ja też uwielbiam zabawę w rymy. Detektywie, czy ja już mam dobrze nasypane? Tak, cebuli nie trzeba zasypywać w całości. Wyrośnie z niej pyszny szczypiorek. A ja nie mogę się doczekać, kiedy wyrośnie moje pietruszka. O, na natkę pietruszki trzeba będzie trochę poczekać.
ale warto, bo jest bardzo zdrowa i ma dużo witaminy C. Już wiem, jak ozdobię wasze doniczki. Ustawimy je potem na parapecie, żeby miały dużo słońca. Poprosimy babcię Marię o nawóz, bo babcia Marię ma w ogrodzie kompostownik. O. Czego nie wolno wyrzucać do kompostownika? Ja wiem, mięsa i sera. Słusznie. Resztki z mięsa i sera gniją albo pleśnieją i bardziej zaszkodzą niż pomogą ziemi w ogródku. A czy oprócz naturalnego nawozu z kompostownika znacie jakieś sposoby, aby ziemia była zdrowa? Trzeba jeździć na rowerze albo tramwajem, a nie samochodem. Mhm. Bo spaliny zatruwają glebę. A babcia Maryka mówi, że nie wolno pryskać na rośliny. Babcia ma na myśli chemiczne środki owadobójcze. Tak, one są bardzo szkodliwe dla gleby. A ja się uczyłam w szkole, że jak segregujemy śmieci, to też pomagamy glebie. Ale jak? Wyrzucając na śmieci, na przykład baterie, lekarstwa, komputery, też możemy zaszkodzić glebie. Jak śmieci sortujemy, to te szkodliwe rzeczy nie leżą na wysypisku. Ja sortuję śmieci. Zobaczcie, zrobiłam pszczółkę i motylkę do waszych doniczek. Ja chcę motylka, poproszę. A ja poproszę pszczółkę. Dziękuję. Pamiętajcie, że gleba dostarcza waszym roślinom składniki odżywcze i dlatego trzeba o nią bardzo dbać. W ogrodach bardzo pomocne są dżdżownice, które spulchniają ziemię. Glebę można odżywiać, nawożąc ją najlepiej kompostem, naturalnym nawozem, czyli resztkami jedzenia składowanymi w specjalnym miejscu w ogrodzie. Nie zapomnijcie, że jest dużo sposobów, aby pomóc glebie, by nie chorowała i by rośliny, które w niej rosną, były zdrowe. Trzymajcie się, dzieciaki! Do widzenia!